Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Just Playing z gry Dead by Daylight. Mam nadzieję, że znacie tę grę, bo... No, nie była nagrywana na Just Playing w ogóle, ale na moim własnym kanale, takim własnym Terminator 77, to tam już nagrałem taki jeden odcinek z tej gry. I może tam ci widzowie, którzy przeszli na kanał Just Playing, wiedzą o co chodzi w tej grze, albo po prostu wiedzą już od jakichś innych youtuberów. No, dziś sobie zagramy z wyborem, ale polega to na tym, że jest Murderca i Survivor. Sobie wytłumaczę, ale chciałbym sobie... Jak będzie się ładował, to wam opowiem. Po prostu chciałem sobie coś zobaczyć. Dobra. Chyba wszystko jest. To ma takie coś. A mam coś innego? Jak chcę coś zmienić na coś lepszego? No nie, raczej nie. Co bym chciał? No, to. Jak się mówię, to jest morderca. Survivorów jest czterech. Są różni survivorze, znaczy różne postacie. I to oczywiście nie są boty, tylko gracze. I jak chcecie, to możecie pominąć te, gdzie już nie opowiadam, ci, którzy już wiedzą. I są różne postacie. Jako survivorzy i jeszcze jest morderca, który musi zabić tych czterech survivorów. Właśnie to są survivorzy, mam na przykład mam postać Krytuele Mole, a tu ma Steve Hakiko, a Kate Tuta, a tu Metwa Tuta. Jest ogólnie też jeszcze event, bo znowu morderca jest takie coś kraty, a wcześniej tego nie ma. Po prostu jest jakiś event i ten. Survivorzy mają jakieś różne moce, znaczy takie perki, czyli na przykład jak jest taki, ale moc, czyli jeden survivor nie może się sam leczyć, a drugi może. No i ten. Jeszcze trzeba survivorzy muszą naprawić generatory oczywiście. Wszystkie pięć czy tam cztery, nie pamiętam, bo już dawno to nie grałem. A killer musi zabić wszystkich i powiesić na haku. By byt ich zabrał gdzieś do góry. Chyba, albo zabił, nie wiem. Bo takie czarne to, no, jak się wisi, to tam jeszcze są takie skille, jak z tej survivorem. Tu też zobaczycie, będę sam grał. No i można po prostu uciec z bramami lub klapą, którą teraz napisane, jeżeli jesteś ostatnim żywym ocalałym. Pojazd muszę stanowić dla ciebie alternatywną drogę ucieczki. I no, to są dwie ucieczki, tylko że po prostu, żeby uciec razem, to muszę zostać sam, żeby... No, po prostu... Też muszę zabierać sobie jakieś przedmioty, jakieś dary, czy... Cholera wie, to jest dużo. Mogę trafić na nowego mordercę, to w ogóle nie będę wiedział, jak z nim się gra, czy chodzi mi... Że jak się na przykład jego unika, jak stoi mnie gonitwą, jak się tam inaczej, się tam XD. No. Ja tam widziałam na nowym update, że coś dużo się raczej zmieniło dla mnie. No, ale nie wiem. No, muszę być tak zwykle. Jest tu duże kopalnie, po 7 milionów. Się załadowało przez. I teraz nie wiem, jaki jest morderca. Jak mam bicie serca, to jest morderca. Morderca jest blisko gdzieś. Jak coś. Ja właśnie przed nim miałam i tam widzę generatory, bo mam takiego perka, co widzimy. Jeśli mogę sam leczyć, mam sobie. Ruinę ktoś zniszczył. Dobra, teraz jesteśmy na hejta.
ale... Jezu! Ciekawy jaki mordersa. Kościół biegnie. Tamty go nie podnosi, no po prostu musimy naprawić generator. Gdzie to? Dlaczego tamty dopiero mi podnosi? Co? Czekaj, czekaj, czekaj. Chyba się została pomieszana na hakę. O nie. Kanibal, kanibal! Widział mnie! Ma barbecue UM, czyli nie mogę na razie wam powiedzieć, co to za moc. Ja pierdzielę. Ominąłem go. Czasami mam takie coś, że... Co mam coś, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Ale po prostu się tu dzieje dużo akcji. No ja wszystko trafiam źle. Serio. Chciałam trafić w białe, ale... Goni mnie. No kurde, ten piłacz. Romany, no i on ma po prostu taką moc, że ma piłę i może zabić na hita. A jak uderzył młotkiem, to po prostu jestem ranny. I muszę uciekać. Jezu, co tu się dzieje? No i umarłem. Sko, dobra. Tam ci sobie naprawiają generator, ten z nas idzie. Tam leży moja apteczka. 5 generatorów w lewym dolnym nogu. Dobra. Po prostu siedziałam na haku. Już jestem. No, pewnie. Małe. Cięcie w to ty. Bo nie było nic ciekawego. No dobra. Żyję. I mnie uratowali. Się gdzieś mogę uleczyć. Wtedy nie mam swojej apteczki. To nie wiem. Nerwy stali, to trzeba osiągnąć. Może i tak. Ale teraz nie mogę tak. A, chcę trafić na białe i teraz tym. Nie trafiam, bo. Chcę zrobić jak najlepiej, a dawno nie grałem i... Nie. Pewnie większość osób, która słuchała jak ja tłumaczę, to nie zrozumiała nic z tego, co tłumaczyłem właśnie. Ono ten... ja nie, ja na razie nie naprawiam generatora, chyba po... Nie tyle. Uleczy czy jak to tam się... Tam jest. Widzicie go? On lubi kupę. Ostatnio stwierdził, że jest spieszny. Zrobiłam mu zupę. Dobra, idziemy. Dyn, dyn, dyry, dyn. O Jezus. Dobra. I hopsa. A, jakby coś to... Jak coś to będę mógł nagrywać jeszcze z Nobsletem i Enderem. Tutaj tyle było, oni też mają, ale to jeżeli oni nie będą chcieli, to będę ich zabrać na mego. Ale raczej Nobs by chciał spróbować, bo jest update. On chyba lubi coś, jakieś nowe rzeczy spróbować. Nie wiem. No, robiliśmy jeden generator. Jest w cholerę źle. Przegramy ten leczek.
No jakim cudem? Nienawidzę grać z kaniwalem. I jeszcze w ogóle tak mało z nim grałem, że to jest możliwe. Dobra, się unęli z piwnicy, to jest najlepiej. I teraz będę miał wszystkie czyki, czy będę musiał wpłynąć na spację. Bo nie wiem, czy zmienię ich, czy nie. Dobra, skill checki mam. O Jezus Maria, ale mi to pewnie nie wyjdzie. Shit. Niech to mnie... Biegnij! Dobra! Czasami muszę się skupić, więc czasami może nie będę mówił. Nie no, ten kanibal to jest jakiś przesrany. Nie umiem z nim grać. Dobra, dopiero mnie leczy. I czy teraz ratować go, czy... Dobra. Jeżeli... Mariusz, seriously. Ja to widziałem. Dobra. Dobra, goni się z typem. Poprawiam. Co to dziecko chce zrobić? Nie, chyba umie się z nim ganiać. Pada. Chyba przegrany mecz wróci. Przegrany mecz. Czy przyjmie? Latarki. Czas było szukać chyba. Oj, nie wiem, czy mnie widzi, bo ma Blood and Bacon. Barbecue, czyli. Chciałam powiedzieć Blood and Bacon. To się. No ja cię kręcę. No nie. Dobra, ja byłem słabym graczem akurat w tym meczu. Nie. No bardzo słabo. No i nie udało się. No cóż. Ale chociaż... Stoję zwykły. Więc...
teraz. No nawet. Chwila. To straciłem. Okay. Nie. What? Nie miał perfekcji, czyli jakim cudem od razu wszedłem na słowo. Okej. To na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Wiem, jedna runda. Trochę mało, ale nie chcę, żeby was zanudzać, żeby nie był długi. Tak jakby nie było 30 minut, to by pewnie wyszło w jeden, bo tak właśnie 25 minut. Co dużo jest z czasu. No, w następnym odcinku zagram Mordersą. Zobaczcie, jak się gra Mordersą w tej grze. A jeżeli wiecie, no to ten zagram też Mordersą, ale no, no, może być ciekawe, jeżeli wam nie podobał się gra Mordersą, ale może być właśnie ciekawie ten zabójca. Więc, bye bye.